10 dziwnych historycznych metod leczenia. Trepanacja, czyli zabieg chirurgiczny wykonywany zależnie od potrzeb za pomocą świdra lub trepanu, dłut i kleszczy kostnych. W przypadku trepanacji czaszki służy ona odsłonięciu opon mózgowych, aby umożliwić przeprowadzenie właściwego zabiegu. Początki trepanacji czaszki datowane są na neolit. W jednym ze stanowisk we Francji odnaleziono szczątki 40 osób ze śladami trepanacji czaszki. Szczątki z prekolumbijskiej Mezoameryki, dokładnie z Meksyku, Gwatemali i Jukatanu, pochodzą z roku 950. Trepanacji wspominano już w Corpus Hippocraticum. Wiele dowodów archeologicznych na przeprowadzenie tego zabiegu pochodzi z południowo-zachodnich Niemiec, jednak w Europie pochodzą także m.in. z Irlandii, Danii, Francji, Włoch. Po co odsłaniano mózg ludziom w Peru i Melanezji? Trepanację czaszki stosowano, by zmniejszyć ból u pacjentów cierpiących z powodu ciśnienia wywołanego krwotokami śródmózgowymi. Są również opisy ludzi noszących ślady trepanacji czaszek ze starożytnych Chin. Datowane są one na okres 5000-2000 lat przed naszą erą. Jedna z nich posiada otwór liczący w najszerszych miejscach wymiary 45x33 mm. W przypadku jednej czaszki gładkie krawędzie otworu wskazują na to, że pacjent przeżył operację i żył jeszcze jakiś czas. Oprócz wskazań medycznych do trepanacji jako uszkodzenie kości czaszki, trepanację stosowano także w celach leczenia epilepsji, szaleństwa, ale i pozyskania kości mających chronić przed demonami. Jako ciekawostkę dodam, że w Polsce pierwszą trepanację czaszki przeprowadzono w 1613 roku, przynajmniej udokumentowaną. Olej z węża. Obecnie zwrot olej z węża to jest pewnego rodzaju eufemizm oznaczający szarlatańskie metody leczenia. No, mamy takiego jednego, który sprzedaje olej z węża. Oczywiście w przenośni, bo olej z węża się nadal sprzedaje i można go znaleźć w internecie. Jak szukałem informacji na temat tego specyfiku, to naprawdę znalazłem ludzi, którzy sprzedają olej z węża i piszą, jaki ten medykament jest genialny. Współczesna nauka potwierdziła, iż wąż w swych tkankach posiada spore ilości kwasu oraz kwasu omega-3 o dobrych właściwościach przeciwzapalnych. I właśnie w tym celu stosowano olej z węża, jednakże był on skuteczny, ale w takim stopniu, że można było znaleźć coś tańszego i bardziej skutecznego. Lewatywa, już się boję montażu tego filmu. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że lewatywę odkrył bóg Ozyrys, który zaobserwował świętego ptaka Ibisa, strzykującego sobie dziobem wodę do odbytu. W starożytności średniowieczu stosowano do lewatywy zwierzęce pęcherze, worki wykonane ze skór i te podobne. W XIV wieku nastała nawet moda na lewatywę. Damy dworu poddawano codziennym lewatywom z wody zawierającej najprzeróżniejsze zioła i pachnidła. Lewatywa była w tak powszechnym użyciu, że okres ten czasem nazywa się klizomanią. Lewatywy robione były przez lekarzy, chirurgów, znachorów, a także aptekarzy oraz ich pomocników. Ze względu na jej wielkie rozpowszechnienie dorabiano się na tym zabiegu sporych pieniędzy. Niektórzy terapeuci do dziś stosowanie lewatywy uznają za bardzo niekonwencjonalną metodę leczenia. No, czy jest skuteczna? No, oczywiście są różne przypadki medyczne, w których lewatywa jest skuteczna, ale nasi przodkowie używali jej do kompletnie wszystkiego i twierdzili, że to może jakby oczyścić organizm i wyrzucić chorobę z organizmu, że się tak wyrażę delikatnie. Zwierzęce odchody. W starożytnym Egipcie wierzono, że mają działanie antykoncepcyjne. Nie wiadomo, co prawda, jaka była dokładna geneza niniejszej metody. Wiadomo jednak, iż wysuszone i sproszkowane odchody krokodyla starożytne Egipcjanki umieszczały w środku w celu zapobiegnięcia ciąży. Inne zastosowanie zwierzęcych odchodów pochodzi również ze starożytnego Egiptu, zgodnie z danymi zawartymi w papirusie Ebrsa, datowanym na około 1550 rok przed naszą erą, do sporządzenia mazideł o wszechstronnym zastosowaniu używano m.in. odchodów osła, psa, gazeli czy much. Miały one jednak niekorzystną cechę. Preparaty sporządzone z tych środków
były wyjałowione, więc zawierały liczne bakterie i rozmaite patogeny mające prowadzić do występowania wścieklizny i innych chorób. A jak jesteśmy przy temacie odchodów, to opowiem wam taką, czy ja wiem, opowiastkę, ludową legendę z moich terenów. Jestem Kurpiem, czyli pochodzę z terenów między Narwią a Bugiem. Tam jest taka miejscowość, która się nazywa Zamski Kościelne. Jest to miejscowość znana z tego, że według oczywiście legend w przeszłości żyły tam czarownice. I jest taka opowieść, ona jest w internecie do znalezienia, także spokojnie, tutaj nie ujawniam żadnych tajemnic naszych miejscowych. Pewna kobieta przyszła do czarownicy, powiedziała jej, że jej córka ma okropny trądzik na twarzy i nie może się z tego wyleczyć. Więc ta czarownica zaleciła sporządzenie właśnie jakiejś takiej maści, której podstawowym elementem były jej własne odchody, w sensie tej osoby chorej. No i tę maść sporządzono, naklejono na twarz chorej, to wszystko zastygło i zastygło tak, tak się wżarło w skórę, że nie można było tego zmyć. No i dziewczyna wylądowała u chirurga w Warszawie. Ot taka kurpiowska opowiastka. Arszenik. W XVIII wieku stwierdzono, że arszenik stosowany w małych dawkach wykazuje działanie lecznicze. W tym samym wieku sporządzono roztwór arszeniku i węglanu potasu, który stosowany był w leczeniu chorób skóry aż do XX wieku. Powstał również lek oparty na bazie arsenu, stosowany w leczeniu kiły. Został on jednak wyparty przez penicylinę. Związki arsenu były powszechnie wykorzystywane w leczeniu różnych chorób w XIX, a nawet jeszcze w XX wieku. Kozie jądra. Była to metoda na leczenie bezpłodności. Na początku XX wieku pewien człowiek z Ameryki, uzurpujący sobie tytuł doktora, stał się bogaty. Nazywał się John Brinkley i nie posiadał żadnego medycznego wykształcenia. Mimo to jednak zajmował się medycyną. Ów człowiek przeszczepił kozie jądra mężczyźnie cierpiącym na zaburzenia płodności. Dość rzec, że był zwykłym szarlatanem. Skąd zatem sukces? Ano, gość był po prostu świetny pod kątem reklamy. Nawet uważa się go za pioniera współczesnego marketingu. Dzięki szeroko zakrojonej kampanii na brak klientów zainteresowanych leczeniem niepłodności nie narzekał. Zważywszy na aktywną reklamę, a nawet twierdzenie, iż posiada dowody na skuteczność terapii w postaci zdrowych dzieci poczętych przez mężczyzn po przeszczepie jąder, szarlatan cieszył się popularnością dość sporą. Wielu pacjentów jednak zmarło wskutek operacji, a sam Brinkley został później pozwany i otrzymał karę. Dość osobliwa historia na kartach medycyny, która od niedawna powtarza się w Polsce. Flebotomia, czyli upuszczanie krwi. Flebotomia jako metoda leczenia była znana już od najdawniejszych czasów. Stosowali ją m.in. mieszkańcy Mezopotamii, Egiptu, Grecji, Majowi i Aztekowie. W Grecji praktyka ta była powszechna w okresie życia Hipokratesa, który wprawdzie o niej wspominał, ale zalecał głównie dietę jako najważniejszy środek leczniczy. Herofilus zalecał stosowanie upuszczania krwi. Popularność puszczania krwi w starożytnej Grecji miała swoje źródło także w teorii Galena, który odkrył, że żyły nie są wypełnione eterem, ale krwią. Galen stworzył nawet kompletny system wiedzy o tym, jak duże ilości krwi powinny być wytoczone z organizmu chorego, aby wyzdrowiał. Objawami, które uzasadniały stosowanie flebotomii, miały być gorączka, ból głowy, udar mózgu. Sposób upuszczania krwi zależał od rodzaju choroby. W zależności od niej wytaczano krew żylną lub tętniczą i w miejscu mniej lub bardziej oddalonym od obszaru chorobowego. Galen połączył także różne rodzaje naczyń krwionośnych z organami. Jak się domyślacie, to nie działało. Terapeutyczne wziewy. W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym. Nic więc dziwnego, że gdy nad Europą zawisła groza epidemii czarnej śmierci, ludzie i medycy zaczęli chwytać się wszelkich sposobów ratunku. Średniowieczni lekarze wierzyli w wiele dziwnych terapii, do których niewątpliwie należy terapia przy użyciu ludzkich gazów jelitowych. Część lekarzy sugerowała trzymanie w domach kóz i specjalne ich karmienie. Część z kolei sugerowała, aby kolekcjonować guzy jelitowe do słoika. Działać to miało tak, że gdy w okolicy pojawiała się zaraza, należało otworzyć ów słój z kolekcją gazów i szybko zaciągnąć się terapeutycznym zapachem. Brzmi to tyle zabawnie, co niedorzecznie, ale gdy spojrzymy na statystyki śmiertelności plagi, która według różnych szacunków zabiła nawet 60% europejskiej populacji, to
takie eksperymenty były jak najbardziej uzasadnione. No, ludzie robili co mogli, bo powiedzmy medycyna nie była zbyt rozwinięta, tak? Van Mariani, czyli wino lecznicze, zostało opracowane w 1863 roku przez francuskiego chemika Angelo Marianiego. Robiono go z wina z apelacji Bordeaux z dodatkiem liści koki, które pod wpływem etanolu uwalniały kokainę. Jak się myślicie, miało to naprawdę pewne właściwości lecznicze, choć nie wiem, czy było do końca zdrowe. Wino zyskało taką popularność, że nawet trafiło na dwór Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Uwielbiała je królowa Wiktoria oraz papież Leon VIII i Pius X. Parafin wax. A mowa tutaj o operacjach plastycznych i oczywiście wykonywano je tak samo dla urozmaicenia urody, jak i dla naprawy uszkodzonego ciała, że tak powiem, tak, bo operacje plastyczne to nie jest tylko powiększanie ust czy piersi kobiet, ale też wiele bardzo pożytecznych rzeczy. No i tak, w XIX wieku, na długo przed wynalezieniem implantów silikonowych, lekarze podejmowali się operacji powiększania piersi oraz korekcji zmarszczek, czy też naprawiania ciała przy pomocy parafiny. Wstrzykiwano parafinę w celu wygładzenia zmarszczek twarzowych na przykład. Parafina była także wykorzystywana do powiększania kobiecych piersi. Ta metoda miała jednak poważną wadę. Prócz stanów zapalnych, bólu i średnich efektów, wstrzykiwana parafina prowadziła także do powstawania bolesnych guzów, zwanych parafinomas. Jak widać, człowiek od zawsze imał się nawet najdziwniejszych pomysłów dla poprawy swojego samopoczucia. I kończyło się to jak zawsze. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.